Witam Was wszystkich w kolejnym filmie na kanale Polish Fitness Freak. Słuchajcie, dzisiejszy materiał to jest początek. Zapraszam Was na nową serię, seria Personal Olympia. Będzie to zestawienie, co tydzień nowy materiał z takimi elementami z całego tygodnia. Coś na zasadzie takiego pamiętnika. I zaczynamy! Poniedziałek, więc wypadałoby się zważyć na początek tygodnia, abym i ja, i wy, abyśmy wszyscy mieli odniesienie do tego, jak się wszystko zmienia na wadze. Zobaczymy. 113,7. No, czyli możecie sobie zapisać. Na dzień dzisiejszy 113,7, więc jak widać, waga leci. Zostały nam 3 miesiące do końca. No i sam jestem ciekaw, jak to wszystko wyjdzie. Ale na razie wszystko dobrze. Daję okejkę. Pamiętajcie zawsze o nawodnieniu. Tak wygląda u mnie codziennie poranek. Przygotowuję sobie swoją wodę w moim magicznym, słynnym już baniaku. Tutaj mam około 20-25 gramów BCA o smaku winogronowym, BCA Instant, oczywiście z My Protein. Jak widzicie, zalewam to normalnie kranową. Dlaczego? Dlaczego kranowa? Dlatego, że wbrew pozorom woda z kranu, słuchajcie, jest bardzo dobra. Jest często dużo zdrowsza niż ta w butelkach. Dlatego, że woda przechowywana w plastiku, w takiej butelce plastikowej, tyle czasu, przechodzi po pewnym czasie i gotowe. Przechodzi po pewnym czasie, jak gdyby z tym plastikiem wchodzi w reakcję i przenosi, jak to powiedzieć, przejmuje, o, brakowało mi słowa, przejmuje od tego plastiku różne związki chemiczne, co niekoniecznie jest dobre dla naszego zdrowia, więc kranowa wcale nie jest taka zła. Tym bardziej w Łodzi, czy na przykład w Warszawie, wiem, że też jest tak samo, kranowy są bardzo dobre, dlatego, że są bardzo dobre oczyszczalnie ścieków i nie wiem jak w innych miastach, ale w Łodzi jest nawet akcja, która jest promowana przez Urząd Miasta, pij kranówkę, czy jakoś tak, czy pij kranówkę, i nawet latem na ulicach przez urzędników i jakichś tam wolontariuszy rozdawana jest woda z kranu właśnie w butelkach. Dlatego jeżeli nawet władze oficjalnie jak gdyby zachęcają do picia tej wody, to ja to robię, tym bardziej, że czytałem różne wyniki testów, badań i naprawdę ta łódzka woda jest ok. Dlatego ja piję kranówkę od ponad 3 lat. I jakoś nic mi nie jest, robię sobie regularnie badania, nie mam żadnych kamieni, wszystko jest w porządku, więc jeżeli mieszkacie na przykład w Łodzi, czy mieszkacie w Warszawie, bo wiem, że tak jak powiedziałem, w Warszawie jest podobnie, jeżeli mieszkacie w tych takich większych aglomeracjach, to dowiedzcie się, czy u Was można pić wodę i po prostu nie przepłacajcie bez sensu pieniędzy za wodę w butelkach i nie marnujcie czasu na jej kupno, bo jest to po prostu bez sensu najzwyczajniej w świecie. Dlatego tak to wygląda. Ja zaraz jeszcze pakuję swój shaker, umowę z pracy. Co ja tutaj mam? Na dole, w tym dolnym pojemniczku mamy... zaraz, żebym się nie okłamał. Na dole mamy 20 gramów BCA, w tym pośrodku, tym mniejszym, mamy 15 gramów glutaminy z 1 gramem witaminy C, a na górze mamy 50 gramów izolatu, 1 gram witaminy C i 15 gramów glutaminy. I teraz tak, ta glutamina sama z tą witaminą C będzie zaraz po kardio, na które zaraz zabijam. BCA będzie przed treningiem, a cały ten shake po treningu. Więc tak to wygląda. Oczywiście, jeżeli chodzi o izolat, jaki to jest taki Impact Whey Isolate. Chocolate Peanut Butter Flavor Whey Protein Isolate Food. No. Więc tak to wygląda. I co?
Ja zbieram swoje rzeczy i zawijam, bo jest godzina 8.11. Jest godzina 8.11. Ja o godzinie 9 muszę otworzyć chili, a jeszcze muszę zrobić swoje cardio przed tym. No więc tak to wygląda i do zobaczenia. Pozdro! Wszystkich, ja siedzę właśnie w pracy. Jest godzina 14. Czas na mój kolejny posiłek. Rano robiłem oczywiście cardio. Co my tutaj mamy? Jako warzywka trochę ogórka. Oprócz tego oczywiście kurczaczek. To jest 200 gramów po przygotowaniu, więc liczę, że jakieś 250 przed przygotowaniem. I 130 gramów ryżu jaświdowego. Więc tak to wygląda. Ja zaczynam szamać. I do zobaczenia później. Dzisiaj trening będę robił pewno po 17, zaraz po robocie. Bo akurat tak się złożyło, że mogę. Więc zobaczymy, co nam jeszcze się dzisiaj wydarzy. Właśnie skończyłem swój trening. Dzisiaj kartka i triceps. Jak widzicie, wody już prawie nie ma. Zawijam do domu. Po treningu jeszcze robiłem sobie hita 15 minut. No i tak to wygląda. Niestety rozładował mi się telefon przed samym wejściem, dlatego nic nie nagrywałem, będąc na treningu. Ale jutro będę nagrywał na pewno fragment chociaż treningu nóg. Jutro jest wtorek, ja we wtorki to jest jedyny dzień, kiedy nie robię cardio na czczo. Dlatego nogi zrobię od rana, ponieważ po południu mam trochę zajęć jutro. Ale to zresztą zobaczycie w dalszej części tego materiału. Do zobaczenia.
wtorkowy wieczór, już nic nie nagrywałem. Dzisiejszego dnia macie zapis mojego treningu, jeżeli chodzi o wtorek, a tu macie moją kolacyjkę, jak to obecnie wygląda. Mamy tutaj dokładnie 6 białek z jaj i 4 całe jaja. Oprócz tego jeszcze jako warzywa poszedł ogórek, którego już zjadłem. Witaminy, minerały, wszystkie rzeczy jak zawsze. I do zobaczenia w dalszej części materiału, czyli jutro. Uhu. Siema, witam Was w środę. Kolejny element, czy kolejny fragment tego materiału. Jak widzicie, ja tą swoją torbę treningową przed chwilą spakowałem do niego już, znaczy do niej, już swoje pojemniki z jedzeniem, ciuchy na siłownię, suple w inboxach i oczywiście shake potreningowy wieczorem, BCAA-sy, 15 gramów BCAA przed treningiem, tym wieczornym, i 15 gramów glutaminy z gramem witaminy C zaraz po cardio, na które będę teraz szedł. No i co, tu mam jeszcze zrobioną już przed chwilą też dosłownie moją wodę na dzisiaj. I tak to wygląda. Zaraz się zbieram, lecę, bo jest godzina 8.06, o 9.00 muszę otworzyć chili, a chcę zrobić cardio przed tym, jak będą klienci. Więc to było wszystko na ten moment i do zobaczenia później. Pum! Dobra, pompa. Ja właśnie wróciłem do domu i na zakończenie dzisiejszego dnia pokażę Wam na szybko moje zakupy. Miałem je zrobić jutro, ale już wiem, że będę miał jutro bardzo napięty grafik. Dlatego po treningu poszedłem zrobić je dzisiaj. Co my tutaj mamy? Oczywiście jako warzywka na ten moment moje ulubione ogórki. I prócz tego filet, wszystko kupione w netto, więc jak widzicie, bardzo proste zakupy. Oprócz tego w mojej lodówce, jak widzicie, królują jajka. Tu jeszcze filet przygotowany już na jutro, ale dzięki temu, że już go mam i teraz kupiłem, no to jutro się nie muszę spinać, że nie zdążę do sklepu. A jeżeli ktoś się by jeszcze pytał o moje węgle, no to proszę bardzo, tutaj mi jeszcze zostało trochę ryżu jaśminowego. Tu oczywiście jeszcze glutamina w MyProtein. No, inne takie cukierasy. Tu w tych puchach z Animala, jedynie w tym jest Flex Animal. Ale tu mamy MSM z MyProtein. A tutaj mamy NutriGreensy też z MyProtein. Proszę bardzo, żeby nie było. O. Więc słuchajcie, tak to wygląda. Zresztą na pewno jeszcze
o mojej suplementacji usłyszycie, bo jak widzicie, trochę tego jest. I to było wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień. Zapraszam Was na dalszą część, czyli na dzień jutrzejszy. Pozdro! Ja już jestem po treningu, zabijam właśnie do domu, a w domu czeka na mnie przygotowanie jeszcze kurczaka, a jest godzina w 9:30. Poziom 0. Piątek. Początek pięknego, kolejnego dnia. Chili wciąż zamknięte, ale czeka mnie moja ukochana pieśń, która jak dzisiaj już wyznaje mi miłość. I tak 40 Ja już jestem po swoim treningu klatki i tricepsów dzisiaj. Byłem również na zakupach. Oczywiście bardzo małych, bo kupiłem tylko w sumie płatki owsiane, nic poza tym. Bo resztę w domu mam. Zaraz idę do domu. Zjem swój posiłek potreningowy. Następnie wejdę pod prysznic. I nagram materiały dla Was. Na takie niezwiązane z tym materiałem. I to by było chyba wszystko. Zobaczymy, co będzie jutro. Też nie chcę, żeby te materiały były takie długie, te, które są związane z tym filmem, z tą serią. Dlatego, że ten film z całego tygodnia trwałby prawie godzinę albo ponad godzinę. A to się mija z celem, bo w połowie każdy miałby już dosyć. Dlatego postanowiłem, że będę po prostu w każdym tygodniu robił jeden pełny trening, z innych jakieś tam urywki, tak jak to widzicie do tej pory, żebyście mieli ogólny przekrój tego, co się dzieje. Dzisiaj za dużo się nie działo w ciągu dnia, dlatego też nie nagrywałem zbyt dużo. To było wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień. Zobaczymy, co się będzie działo w sobotę. Pozdro. Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym filmie na kanale Polish Fitness Freak. Słuchajcie, dzisiejszy materiał będzie poświęcony bardzo popularnemu. Mamy godzinę 7:16. Ja o 8 mam dzisiaj wyjazd, więc muszę wszystko robić na tempie. Zostało mi jeszcze 7 minut cardio. Jak widać, nie opierdalamy się. Polecam Wam, jak macie czas, jeszcze raz kanał Ricka Drazina. Najnowszy materiał, wywiad z Flexem Wheelerem. Mówi bardzo fajne, ciekawe rzeczy. A cardio też szybko leci, film trwa pół godziny. Więc praktycznie akurat. Dobra. Ja dalej robię swoje cardio.
Potem szybki prysznic, szybkie śniadanie i wypad z domu. Do zobaczenia później. Wyspać, aczkolwiek dzisiaj podróż polskim busem była, można powiedzieć, ekskluzywna, ponieważ autobus był tak pełen, że nie miałem gdzie usiąść, co paradoksalnie spowodowało, że miałem najlepsze miejsca w całym autokarze, bo po prostu w takiej sytuacji kierowcy nie mają wyboru, tylko pozwalają usiąść pasażerom na dole, a na dole są raptem trzy dodatkowe miejsca za fotelem kierowcy i każde to miejsce jest po prostu taka przestrzeń na nogi i jest się tam samemu, więc po prostu lepiej jak w samolocie. No, więc w sumie nawet nie czuję się zbytnio zmęczony, ale czas najwyższy się położyć w łóżku i zregenerować po tym intensywnym dniu. Na razie. Siema wszystkich, mamy niedzielę, godzina 10:30, ja dopiero wstałem przed sekundą. Wyspany jestem, zmęczony absolutnie nie. Problem polega tylko na tym, że mam bardzo mało godzin na wszystko, co dzisiaj chcę zrobić. Więc trzeba zasuwać, w tym również na posiłki. I właśnie co robić w takich sytuacjach, jak mi dzisiaj wypadnie, czyli dzień będzie krótszy, bo nie będę siedział. Znaczy nie wstałem o godzinie po prostu tam 7 czy w pół do 8 rano, czyli uciekł mi czas na praktycznie no ponad jeden posiłek, dwa prawie. I teraz jak to wszystko pogodzić? Ja to robię w ten sposób, że wiem mniej więcej, o której będę chciał iść spać, więc biorę ilość godzin od teraz, dzielę ją przez 6 i wtedy będę wiedział, co ile jem swój posiłek. Ale teraz nie zjem przecież posiłku, bo najpierw jak wstanę, muszę zrobić cardio, co powoduje, że mój dzień będzie trwał dzisiaj od godziny 11, mniej więcej do 23, czyli mam robię 12 godzin. Czyli co? Przepraszam. Posiłek co 2 godziny. A w tym jeszcze muszę strzelić trening, więc będzie ciekawie. No ale co? Nie pierwszy, nie ostatni raz taki numer wyszedł. I to chyba będzie wszystko jak na ten moment. Ja się zabieram za karty, żeby czasu nie tracić. W międzyczasie wstawię sobie ryż, żeby się już robił. I do zobaczenia później. Ja właśnie skończyłem cardio. Powiem wam szczerze, że jestem tak wywalony, że mam totalnie wszystkiego dosyć, a to dopiero początek dnia. Ale wiem, że działanie w taki sposób każdego dnia doprowadza mnie o jeden krok bliżej mojego celu. Dlatego pamiętajcie o tym, aby nie słuchać pierdół, gdzie ludzie wam mówią o tym, abyście za ciężko nie pracowali, abyście się nie przytrenowali. Ja zauważyłem po sobie, że to co mówi Rich Piana jest prawdą. Jedzcie 8000 kalorii dziennie, trenujcie 2,5 godziny dziennie, róbcie 2 godziny albo 3 godziny cardio
i zobaczycie, czy istnieje coś takiego jak przetrenowanie. Naprawdę, uwierzcie mi, że im więcej z siebie dacie, tym więcej osiągniecie. Ja teraz idę wypić swoją glutaminę, robię śniadanie, bo jestem tak kurewsko głodny, że zaraz po prostu coś rozwalę. Ale wiem, że na pewno jest to droga w dobrym kierunku. Do zobaczenia później. Okej, okay, moje śniadanie gotowe. Mamy tutaj około 120 gramów ryżu. Nie no, 110 gramów ryżu i 12 białek z jaj. Tak to wygląda. Ja idę jeść, bo jestem kurewsko głodny i później czeka mnie cały intensywny dzień. Okej, mamy godzinę 18.30, tak dobrze patrzę? Tak jest, 18.30. Ja już wyszedłem z chili, z treningu nóg. Oczywiście po treningu wziąłem prysznic, zjadłem swój posiłek i teraz z torbą, swoją magiczną, w której mam jeszcze jeden posiłek, bo wiem, że w domu będę później, jadę do Ikei, ponieważ mam zamiar do niej jechać, zbieram się, żeby tam pojechać od jakichś 3 tygodni i nigdy jakoś się nie mogę ogarnąć, żeby to tam jechać, bo to jest na drugim końcu miasta, ale dzisiaj sobie postanowiłem już rano, że tam pojadę, dlatego teraz właśnie chcę to zrobić i co? I do zobaczenia później. Godzina 20.56, można powiedzieć, że 21. Ja właśnie robię jeszcze jedzenie na jutro. Zaraz wam pokażę, dlaczego tak, a nie inaczej. Tyk, otwieramy moją lodówkę. O, jak widzicie, co my tu mamy? Mamy jaja, pasy Omega z firmy My Protein. Najlepsze, naprawdę najlepsze kwasy Omega, jakie są dostępne na rynku. Bardzo dobre stężenia. I są to kwasy Omega w płynie, nie w tabletkach. Naprawdę mega, mega, mega produkt. Rewelacja. Tak a propos, jakby ktoś chciał. Co my tu jeszcze mamy? Sos Louisiana. Czosnek. Oprócz tego ogóreczki. Moje ulubione czekolady, które już na mnie czekają po redukcji. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to czekolady Dime. Przepraszam, Marabu, ale ta z Dime'em jest po prostu zajebty. A tu pod spodem mamy jeszcze jedną czekoladę. Też marki Marabu. To są szwedzkie czekolady, można je kupić w Polsce w Ikei. Oczywiście nie wszystkie są dostępne. Czekajcie, zapalę światło, będzie lepiej widać. Nie wszystkie są dostępne, ale ja mam to szczęście, że mam rodzinę w Szwecji, dlatego zawsze jak przyjeżdżają, to przywożą tych czekolad pełno. Więc tak to wygląda. Czekolada Marabu Premium 70% z pomarańczą. Można powiedzieć, że to jest po prostu gorzka czekolada z pomarańczą. I oprócz tego, już tutaj, tak jak powiedziałem, przed chwilą czeka na mnie druga czekolada Marabu z Dime. Petarda. W każdym razie one sobie czekają na lepsze czasy na razie. Ale do czego ja zmierzam? Zmierzam do tego, że mam bardzo mało kurczaka na jutro. To mi na pewno nie wystarczy na jutrzejszy dzień. Dlatego stwierdziłem, że zobaczę co mam w zamrażalniku. I w zamrażalniku tutaj, w tym miejscu, był jeszcze kilogram mintaja. Bo jeżeli ktoś śledzi ten kanał dłuższy okres czasu, to dobrze wie, że ja zredukowałem na początku na samych rybach. Jadłem same ryby i po prostu od tamtego okresu został mi ten mintaj. Dlatego trzeba go w końcu wykorzystać, skoro nie mam kuraka. Więc cały ten mintaj to będzie mniej więcej na 2 posiłki, bo tam była niepełna ta paczka. Więc jak widzicie, on się tu przygotowuje. Zasada numer 1 w sytuacji, w której gotujecie ryby w domu czy smażycie,
otwórzcie okno na oścież. Ja mam to szczęście, że mam gigantyczne okno, dlatego jak widzicie wszystko otwarte, żeby po prostu wam w całym domu nie śmierdziało. Więc to jest to. Co, to było wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy materiał i o ten tydzień. Mam nadzieję, że film wam się podobał. W kolejnym tygodniu kolejny zapis całego tygodnia, trochę masa maślane. No i w tamtym materiale na pewno się pokaże spis moich supli i może jeszcze parę innych ciekawych rzeczy. Więc mam nadzieję, że wam się podobał ten tydzień i do zobaczenia w kolejnym. Pozdrawiam.